Witam w królewskim Krakowie, miejscu szczególnym z wielką, wielką historią. Witam. W miejscu szczególnym, który dzisiaj, jak cała Polska, czeka na to nowe wyzwanie, czeka na wynik parlamentarnych wyborów, które 13 października. Ale też to wszystko, co dzisiaj przynosimy i co prezentujemy w tej kampanii, co pokazujemy, jak mało gdzie tutaj w Krakowie i w Małopolsce jest szczególnie wartościowe i cenne. To kwestia naszych kandydatów, kandydatek, list wyborczych Koalicji Obywatelskiej, naszego ogromnego samorządowego doświadczenia. To wszystko prezentujemy i w naszym programie, i na naszych listach. Serdecznie witam kandydatów i proszę o 2 tygodnie wielkiej pracy jeszcze. Ale chcę powiedzieć, że i w Krakowie to powinno wybrzmieć, bo zawsze wielka praca, zaangażowanie w kampanii jest kluczowe. Program, jego prezentacja. Ale tak naprawdę chodzi o wiarygodność, o nazwiska, o postacie. I dzisiaj chciałem serdecznie jeszcze raz przywitać, bo miejsce jest szczególne. Chciałem serdecznie przywitać Janinę Ochojską i Małgorzatę Gidawę-Błońską, które dzisiaj będą o tym wszystkim mówić. Ale mówię o tej wielkiej historii, historii miasta i o tej wielkiej wiarygodności, wielkiej klasie, wielkich osiągnięciach, dokonaniach i wielkich planach i marzeniach. Dlatego, że to właśnie Kraków w ostatnim czasie tak bardzo został skaleczony przez tą władzę. Bo dzisiaj, jak słyszymy i widzimy, symbolem Krakowa jest ktoś, kto jako szef NIK, świętej instytucji powołanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego, ma kolegów gangsterów i jest kompromitacją nie tylko Krakowa, ale całej klasy politycznej, całej klasy PiS. I mówimy o tym, że jutro może być lepsze, ale wszystko powinno być lepsze. Standardy powinny być lepsze, polityka powinna być lepsza. My wszyscy powinniśmy być lepsi. I o tym wszystkim, jak to zrobić, jak zaplanować i jak przeprowadzić. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, zapraszam, Małgorzata.